Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 3 osoby się wstrzymały. Na podstawie głosowania stwierdzę, że połączone komisje pozytywnie zaopiniowały projekt przedłożonej uchwały. Przechodzimy do punktu. Dla wyboru projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie terminu, określenia terminu częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę bardzo. To jest akurat, myślę, prosta uchwała, proszę pana bardzo, zostanie treść. Termin, na którym środki trzeba zostać wpłacić na rachunek indywidualny. Dla mieszkańców zostanie tak, jak było 15 każdego miesiąca. Natomiast domki lewiskowe, domki lewiskowe i te pozostałe tereny rekreacyjne. W projekcie uchwały jest podany termin 30 kwietnia. Tutaj z panią skarbnik ustaliliśmy, że by to było do 31 maja. Dlaczego? 15 maja. W takim razie, jeśli można, panie przewodniczący? Proszę bardzo. Ja bym zgłosił autor poprawkę do tej uchwały i w punkcie drugim, paragraf pierwszy, to co powiedział pan Paweł, za cały rok do 30 kwietnia, zamiast tego zapisu, za cały rok do 15 maja. Znaczy 15 dnia miesiąca, nieważne czy to będzie maj czy czerwiec, chodzi o to, że my nie możemy w programie komputerowym ustalić dwóch dat płatności dla centralnego gospodarowania odpadami. Musi być jeden termin, czyli albo 15, gdzie termin płatności na mieszkańców do każdego miesiąca, 15 dnia każdego miesiąca, to tu też musimy do 15 dnia, nieważne którego już miesiąca, żeby był ten 15 dnia. Do 15 maja, żeby miał rację na mnie. No bo to akurat podatki się płaci. Dziękuję bardzo. Czyli zmieniamy do 15 maja. Tak. W związku z powyższym proszę o przegłosowanie autopoprawki. Kto z państwa radnych jest za pozytywną opinią w sprawie autopoprawki zgłoszonej przez pana burmistrza? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Przystępujemy do zaopiniowania całej. Kto z państwa radnych jest za pozytywną opinią w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę o podniesienie ręki w górę. Obie. Dziękuję. Kto jest się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Na podstawie głosowania stwierdzam, że połączone komisje pozytywnie zaopiniowały projekt przedłożonej uchwały. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę bardzo. Jeśli mogę najpierw tylko słuchinka powiedzieć. Akurat w tej uchwale troszeczkę tam pozmienialiśmy. Natomiast jeśli państwo radni będziecie chcieli tutaj zgłosić jakieś zmiany, uwagi, nie mam szczerze mówiąc nic przeciwko. Ja powiem dlaczego takie zmiany zostały wprowadzone. Ponieważ tu chodzi głównie od razu, żeby nie błądzić paragraf 5. Ja tak sobie pomyślałem, że jeśli prowadzimy tam takie zmiany, które ja postuluję, to może to spowodować taką większą dyscyplinę co do właśnie produkcji tych śmieci, prawda? Natomiast jeśli uważacie państwo, że kierunek, który tutaj ja obieram, jest niesłuszny, no to tym bardziej zgodzę się ze zmianami, z poprawkami. Mogę? Proszę bardzo. Może pan najpierw przedstawi tą uchwałę, że tak? Ale to jest, proszę bardzo, panie radny. Właśnie chodzi o ten paragraf 5. W punkcie pierwszym, tamten podpunkt pierwszy. W zabudowie jednorodzinnej wywożenie tych śmieci raz na 2 tygodnie. Proponuję, żeby to było raz na tydzień. Ale przez cały rok? Nie. Żeby to było raz na tydzień w tym okresie letnim. To jest ten maj, czerwiec, tam do września. Do września. A raz na 2 tygodnie już w tym okresie zimowym, tam do kwietnia. Tak, dokładnie tak. I jeszcze... O, dokładnie tak. I jeszcze w punkcie drugim też to samo. W zabudowie jednorodzinnej raz na tydzień
To samo w okresie tej wiosennym, letnim i raz za dwa tygodnie w okresie tym zimowym. I w zabudowie wielorodzinnej też raz na tydzień. Tak, od kwietnia, a do kwietnia tak jak raz na dwa tygodnie. I jeszcze jest punkt trzeci. W punkcie trzecim też. Tak, też raz na tydzień w okresie tym letnim, a raz na dwa tygodnie w okresie zimowym. Od września do kwietnia. Czyli jak mówię, ale mogę jeszcze w pytaniu? Tu nie problem ze zmianą tej częstotliwości wywozu. Bo te częstotliwości mamy zapisane w regulaminie. Żeby uchwalamy na ostatni sesji. Zgodne z regulaminem. Tak, nie możemy teraz zmieniać sobie częstotliwości wywozu tutaj. To zrobimy poprawkę regulaminu, panie inspektorze. Jeszcze, ale raz na dwa tygodnie to jest zarzędne. W gminie Marzanowo śmieci i odpady komunalne są wywożone raz na miesiąc. Raz na miesiąc. Typu. Na pewno? Na pewno. Raz w miesiącu. No to ja już sobie wyobrażam, ile tych śmieci tam gdzie nie chcę, bo nie raz w miesiącu wywożam te śmieci. Panie burmistrzu, czy jest jakiś problem ze zmianą regulaminu? Zimą no to może być. Jest dużo, to muszą wywozić. Ale też raz na dwa tygodnie wystarczy. Kiedy? Latem? Zimą. No zimą tak. Latem nie. Ale w okresie letnim to jest zbyt mało. Bo tam za dużo jest odpadów. No oczywiście. Moje dzieci produkują te śmieci. Wystarczająco. Ale to się też wiąże z kosztami. Rozegranie, panie inspektorze, chodzi o to, że w okresie letnim te śmieci, a szczególnie bio, rozkładają się. To są głosy mieszkańców. Nie tylko nasze. Jak mogę, panie przewodniczący, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli zmienimy te zapisy, które ja tutaj proponuję, to tak jak sugeruje pan Paweł, będziemy musieli też zmienić regulamin, który już niedawno uchwalał. Bo musi być zgodne z regulaminem. Musi to być konferencja, jak najbardziej. Musi być ze sobą zgodne. I tylko problem polega teraz na tym, czy my zdążymy to zrobić, bo to musi obowiązywać 1 stycznia. Prawda? Więc jeśli państwo, no bo to wy decydujecie, tak? Jeśli państwo radni zdecydujecie się na podjęcie takich zmian w tej uchwale, o której teraz mówimy, to musicie liczyć się z tym, że będziemy zmuszeni do zwołania sesji na początku grudnia. Czy kiedy regulamin po to zmieniamy? Chociażby, żeby właśnie zmienić regulamin, żeby on zdążył. No. Ale czy mieszkańcy wnoszą takie wnioski, żeby zmienić? Ja jeszcze mam pytanie. A czy nie będziemy musieli zmienić stawek? Bo jeżeli zwiększy się ta, czy wiadomo, jest to paliwo i tak dalej. I czy my się zmieścimy w tej stawce? Jeżeli zwiększymy częstotliwość wywozu w stawce za te... No i za tonę. Do przetargu, który organizowaliśmy, był założony regulamin i nie wiadomo, czy wykonawca nie sugerował się tymi zapisami w regulaminie. To jest pytanie takie, Na pewno stawki wzrosną. Czy te zmiany nie wpłyną na decyzję? No jeśli od tony, to nie ma znaczenia. W sposób bezpośredni nie ma to znaczenia, ponieważ my mamy umowę, która obowiązuje i rozliczamy się za tonę. No właśnie. Bez znaczenia, ile olimpików zrobimy, tak naprawdę. Tak. Po pierwsze, po drugie, my nie mamy umowy z Lubikami, tylko remontist ma umowę z Lubikami. My mamy umowę z remontistem na to, ile wywozimy, ile tych śmieci wywozimy. Bezpośredniego przełożenia, krótko mówiąc, nie ma. Pośrednie oczywiście jest. Bo to wtedy może wprowadzić jakieś tam konsekwencje z tego tytułu, no właśnie, tutaj. Także musimy się na tym głęboko zastanowić. Musicie państwo głęboko się zastanowić nad tym, czy ta zmiana. A pojemniki będą dla nas. Bo też, no,
trudno odmówić tutaj słuszności tego, co mówi pani radna Sadowska, że w okresie letnim raz na dwa tygodnie może pewne problemy generować, chociaż to... Sanepidowskie. Chociaż z drugiej strony patrząc, mówię, może to by spowodowało też jakąś taką większą dyscyplinę w kolejnych śmieci wśród naszych mieszkańców. No ale to państwo musimy to jest. Proszę bardzo, otwieram dyskusję na ten temat. Kto z państwa radny chciałby zabrać głos? Przyjrzeć się tej sprawie i dopiero po przyszłym roku ewentualnie prowadzić do firmę windykacyjną, pozostawić, bo trzeba by było omówić sprawę teraz z remontem, czy oni w ogóle wpłyną na taką zmianę w regulaminie, znaczy, czy oni w tej stawce pozostawią te stawki przy zwiększonej ilości. Ale oni odbierają i tak. Tony. Za tonę. No tak, ale to zubiki. A to ile razy zubiki przejadą, to przecież ich to nie interesuje. Ale nie nas zbierają tyle tych śmieci. Tak. Była przygotowana oferta, widzieli regulamin. I też nie wiadomo, czy on nie miał przełożenia. Na pewno tak. No, ale też nie mogę przełożyć. Przejechać całą gminę raz na dwa tygodnie, a przejechać całą gminę co tydzień dwa razy, no to jest chyba koszty na jawno wzrosną. Proszę bardzo. To jeszcze chciałby zabrać głos. Odnośnie tego, odnośnie tej uchwały. W paragrafie czwartym jest taki zapis. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie placówek oświatowych i handlowych lub do gminnego punktu zbiórki odpadów. Proszę mi wskazać punkt handlowy, gdzie można baterie zanieść. Proszę mi do szkoły. Do szkoły, ale handlowy. Handlowy. U kogo? U Wójna. Można zaś sprawdzić swoje. Następna sprawa. Jeśli mogę jeszcze tak do tego jeszcze nie mamy takiego przełożenia, żeby nakazać sklepikarzom, tak się brzydko może powiem, żeby mieli tego typu pojemniki. Natomiast z innych ustaw wynika, że te podmioty, które handlują tego typu artykułami, powinny mieć też taki pojemnik, ale my na to nie mamy wpływu, my jako gmina. Tak samo pani burmistrz, paragraf 6. Przeterminowane leki do tego gminnego punktu zbiórki odpadów. Pytam się, czy tam są pojemniki? Są. Jest taki pojemnik w gminie. Akurat no ja tutaj przynoszę do gminy. I w każdej aptece też jest taki pojemnik. I w aptekach są, bo u pana Walczka na przykład jest. I jeszcze właśnie tak jak pan Des tutaj mówił, że na te odpady budowlane i te rozbiórkowe, takie niewielkie, których dokonują mieszkańcy, muszą być te właśnie kontenery. Albo kontener, albo takie worki są. Tak, są. Ale worki nie, to są pojemniki w ogóle takie nawet. Żeby można to było na gruz. Zrzucić ten gruz, zanieść, zapłacić i spokój. Oczywiście. Nawet odbierają sami, tylko czy trzeba za to płacić. Bo na przykład ja miałam taki przypadek, że mieliśmy taki drobny remont, mąż wziął to, nie wiem, już nie pamiętam, bo to było w tamtym roku, na taczkę zawieźć tam do tego zubiku, to pan sałdak był oburzony, no co wy mi tu jeszcze będziecie jakieś gruzy zwozić? Nie dosyć, że nie mam gdzie tego przyjąć, to każdy mi tutaj będzie zwoził. No to co ja mam z tą taczką gdzie jechać? Na drogę jakąś? Tak. Powinny być. Trzeba umożliwić. Po prostu trzeba umożliwić. Żeby za odpłatnością, nie za darmo, ale umożliwić. To można sobie samemu wezwać firmę, która podstawi kontener i wtedy te śmieci. Jak firmę? To musi być ta firma. Ale to też nie można być. To wszystko wywozimy do tego. Nie wywozimy, ale ktoś za to płaci. Wszędzie w miastach tak jest. Tak jest, o to właśnie. Zgłaszają tylko telefonicznie. Pan Paweł wyjaśnił. Na terenie punktu serwisu zbiórki odpadów stoi pojemnik przystosowany na gruz. Specjalnie stoi na placu. Ustawa o porządku w strefie gminach dotycząca punktów określa, że muszą być takie materiały przyjmowane tam. Za darmo, nie opłatnie. Za darmo. I nie możemy pobierać opłaty za to.
Ale niech mi teraz pan powie, bo tutaj jest zapis, akurat nie wiem, ale w następnej uchwale, że powinien być pracownik, który te odpady będzie odbierał. Poniedziałki, środy i soboty. Jest taki? U nas nie ma nikogo. A przecież z bezrobotnych można kogoś oddelegować. Pan Sałdak nie będzie pilnował swego podwórka jeszcze na tym uchwale. Paragraf 8 mówi, że w przypadkach niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę lub przez punkt można takować zgłaszać do gminy. Już tego nie zgłaszam. To po pierwsze, a po drugie, pani rada, mówiąc o pracowniku, nie mamy na myśli pracownika gminy, tylko pracownika przedsiębiorstwa, który się tym zajmuje. No to trzeba tą sprawę No ale to tak jak powiedział pan Juchan, nikt do tej pory nie zgłaszał takiego problemu. Ale ja zgłaszam, właśnie. No ale to może dopiero teraz pani zgłasza, nie pani nie ma na desce w razie. Bo jest i nawet w regulaminie jest taki zapis, że powinien być pracownik. No ale to pani na właśnie tym czasie. Właśnie tej firmy, który to prowadzi, no. Pani radna, czy pani stwierdziła to, że gdyby tam nie ma tego pracownika, czy jak? No bo nie ma, no nie ma pani burmistrza, no kto tam odbiera ten? No nie wiem, się pytam, czy pani no sprawdziła. Nie ma. Mówię sprawdziła, czy pani tak? Dobrze, ja to sprawdzę też z panem Bogdanem. Tego zapytam. Ja tu mam pytanko jeszcze. Proszę. Chodzi mi tutaj, koleżanka mówiła o tym wywozie tych pojemników. Czy nie można było iść na taki kompromis, bo nam chodzi o 4 miesiące. Lecz. Tak. Ale zostaje jeszcze 8 miesięcy, tak? 5 miesięcy. Bo my tak rozmawiamy, że my nie musi nam ktoś wywieźć ten pojemnik przez 2 tygodnie, niech wybierze nam na 16, co 16 dni. I tak to się skumuluje z wywozem. A my będziemy mieli 2 pojemniki, tak? Czy ktoś przyjedzie za 2 tygodnie, a przyjedzie za te 2 dni później, w okresie zimowym, tak mamy te pojemniki prawie puste. Zróbmy w ten sposób. Jeśli nie można się tego tam, musimy zmieniać umowy, to możemy się dorozumieć. Ale to też trzeba będzie zmienić. Proszę? Też trzeba będzie zmienić. Wszystko trzeba będzie zmienić regularnie. Jak co byśmy nie podjęli, trzeba będzie zmienić. Bo te 4 miesiące to faktycznie są takie miesiące. Tak. Jest tutaj. My mamy 8 miesięcy, gdzie nie wchodzimy cały pojemnik. Tak? Może jeśli ja... Proszę bardzo. Może, zróbmy, drodzy Państwo, tak, że ja temat ten przemyślę, skontaktuję się z firmą Remondis, jak oni ewentualnie przyjmą tego typu zmiany i jeśli nie będzie stało nic na przeszkodzie, to możemy takie uchwały podjąć, nie będziecie musieli to robić teraz, możemy w tym roku zrobić, gdzie zmienimy za jednym zamachem tą uchwałę. Dwa razy w miesiącu. Która mówi o regulaminie przyjmowania. Dokładnie tak. Myślę, że to będzie najgorsze. Żebyśmy nie wywali tego dziecka z kontroli. Yes. Ale przecież to można się z tymi panami, którzy wywołują. No ja na przykład to robię. Jeżeli u mnie jest pusty pojemnik, to oni nie odbierają, wyjeżdżają. Ale jak już jest pełne, no to przyjeżdżają i zabierają, bo ja po prostu do nich się zgłaszam. Za 2 tygodnie tak, nie ma. Pani mówi o takim przypadku szczegółowym, ale nie możemy w uchwale sugerować się pojedynczymi przypadkami. Ale to z nimi nie musimy regulaminu nawet zmieniać w tym przypadku. Ja dlatego mówię, że z nimi można. No, z nimi można. Tak jest, właśnie tak robić. Ale przecież nie zaglądają, jak pusy to nie biorą. No, no bo na pewno jedzie tak. Nie wysuwają, ale jak jest kilka rodzin, to po prostu sprawdzić. Wnioski pani radnej Sadowskiej zostawimy na a jeżeli się otworzy furtka, że to będzie bezkosztowo, to wtedy zmienimy i regulamin i częstotliwość. Ale może się pani z nimi umówić, z tymi wywodzącymi. Tak, nie cały regulamin, tylko aneks w regulaminie oczywiście. My sobie to pokazujemy, jest tak. Pan Paweł Kormorany Zamski przekaz. Dobra, czy są jeszcze, czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tego regulaminu? Uchwały, przepraszam, w sprawie szczegółowego sposobu tego wyświadczenia. Nie ma. Nie widzę, poproszę obie komisję o zaopiniowanie. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że obie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Przechodzimy do podpunktu K. Zaopiniowanie uchwały w Rady Miejskiej Lipku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za wykonywanie badań w ogóle i składanie przez właściwie nieruchomości. Proszę.
Proszę pana Pawła o chwilę uwagi. Zmienił się wzór operacji ze względu na to, że doszło nam w tej chwili wojny nieruchomości niezamieszkałe i te pozostałe wykorzystywane na cele rekreacyjne. Dochodzi punkt czwarty, wzorze deklaracji. Pozostała część deklaracji. Czyli do tych dwóch punktów, które doszły, tak? Tak. Dobra. Czy ktoś ma... Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie. Dziękuję. Poproszę obie komisję o zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią, proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W sprawie głosowania stwierdzam, że obie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt przedłożonej uchwały. Dziękuję Panie Pawle. Przechodzimy do punktu L. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie powołania młodzieżowej rady oraz nadania jej statutu. Proszę bardzo. Drodzy Państwo, to jest drugie podejście do tej uchwały. Niestety wojewoda zarzucił nam to, że w paragrafie 7 dokonaliśmy niewłaściwego zapisu. Też to nie wyjaśnił pan burmistrz. Dotyczyło to paragrafu 7. W poprzedniej uchwale był zapis, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Takiej uchwały faktycznie w całej Polsce były przedstawiane na radach miejskich, gdzie powoływano rady młodzieżowe. No niestety praktyka naszego Urzędu Wojewódzkiego pokazuje, że działa inaczej niż w reszcie kraju, ale nie będziemy się, że tak powiem, z leżącym kopać. Wojewoda się zmieni, mam nadzieję, że to troszeczkę będzie sprawniej teraz funkcjonowało w Urzędzie Wojewódzkim. Po prostu zmieniamy zapis, nie chcemy iść do sądu z wojewodą na koniec jego kadencji, bo szkoda czasu. Dziękuję bardzo. Myślę, że sprawa jest jasna. Czy może ktoś chciałby zabrać głos? Ja bym chciała tylko powiedzieć, że pod względem merytorycznym trzy osoby tutaj sprawdzały, przygotowywały, podpisali się, a jednak popełniono błąd. Ministerstwo Środowiska w tym roku wydało zalecenia do urzędów wojewódzkich, że gminy mogą podejmować uchwały dotyczące Marszu Sosnowskiego. Oczywiście nasz Urząd Wojewódzki za nic ma słowo ministra, czyli Urzędu Wyższego i wszystkie uchwały każdej rady gminy odrzucał, pomimo tego, że w innych województwach uchwały przechodzą. Zalecenie ministerstwa. Zalecenie ministerstwa. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Poproszę Komisję Spraw Społecznych o zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że projekt uchwały nie jest pozytywny. Dziękuję bardzo. Zamykam obrady. I zapraszam na środek pomocy.